Siemanko, z tej strony Dzięcio, Cio psie. Przejąłem kanał tego buldoga, mopsa, czy jak mu tam. Spoko, spoko morda, ale tu chodzi tylko o biznes. Czysty, kurwa, biznesik. Mamy dość tego pierdolenia o tym, żeby uprawiać samemu, sprawdzać, czy coś jest pryskane, niepryskane. Chuj to obchodzi. Pryskam, to sobie będę pryskać. Kupowali, kurwa, kupują, są najarani, zadowoleni. O chuj tobie chodzi. I dlatego dzisiaj ze wszystkimi prawdziwymi, sztywnymi, dobrymi mordyczkami lecimy, kurwa, prosto pod Sejm podziękować tym wszystkim patałachom w rządzie za prohibicję i dany stan rzeczy. To wszystko dobrze funkcjonuje i ma dalej tak funkcjonować. Ja chcę dalej zarabiać moje pieniądze, a wy, skurwysyny, kto dostaje procenciki, co? Od tego. Tak nie może być. Jakieś legalizacje, sracje, pierdacje, inne atrakcje. O chuj chodzi, jest dobra... Dobra... dobra, jak to się... No kurwa, dobrze w no. Po prostu. Zarabiamy sobie pieniążki, wy dostajecie od tego procenciki i tak ma dalej zostać, więc idziemy dzisiaj zaprotestować. Mam nadzieję, że wybijemy wam argumentami. A wiecie, jakie mamy argumenty? Z głów ten głupi, legalizacyjny pomysł. I pamiętajcie, w czyich kurwa burdelach bawicie się i biegacie w szpileczkach, mam to wszystko nagrane. Pamiętajcie, kto wam załatwia koks i kto załatwia wasze brudy, jak nie możecie tego oficjalnie załatwić, bo psiarnia wam nawet nie może pomóc. Tak więc jedziemy podziękować, ale też przypomnieć. No. Cicho, k***a. Zaraz się rozwiążę. Ja jestem Dzięcio, a to jest... Jak to się nazywało ten kanał? Jak? A to jest chuj. Week. Dzięcio niestety nie dojechał. Zawinęli go, ale go wyciągniemy. Nie ma problemu. Spokojnie, psiarnię mamy ustawioną. Jak coś, to sprzedamy im po kilku gramowców i mamy drogę czystą. I zapierdalałem pod Sejm. Co to w ogóle ma być? To jest jakiś sachajko, kurwa. Wymyślałem jakieś ustawy. Z czego my, kurwa, będziemy żyli? Co ja będę sprzedawał, jak zalegalizują trawę? Oszaleli, kurwa, pogłupieli w tym Sejmie. Żadnej legalizacji, żadnej depenalizacji. Dlatego słuchajcie, 10 minut i wszyscy pod tą budę, tak? Rozpierdolimy to w drobny mak. Tak, nie będzie żadnej legalizacji, kurwa. Ludzie, ja mam, kurwa, 3 siłownie na utrzymaniu, kurwa, i 2 Mercedesy, kurwa, w stronie na mnie czekają. Z czego ja będę, kurwa, żył? Z czego ja będę? Co ja będę do gera wsadzał, tak? Dzień dobry, witamy serdecznie panie posłanki i panów posłów z ulicy Wiejskiej, z naszego parlamentu. Naszych kochanych dobrodziejów witamy. Witamy jako związek zawodowy dealerów i przemytników. Gangsterzy i dealerzy to obecnie jedyna grupa, która korzysta na nowym, starym ładzie. Starym ładzie, który gwarantuje nam pełny dostęp do kasy obywateli. Zero podatków. Transfer pieniędzy do rajów podatkowych. To jest właśnie to, co od 25 lat sankcjonują politycy wszystkich ugrupowań politycznych. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Millerowi, Kwaśniewskiemu, Ziobro, Kaczyńskiemu. To są nasi druhowie, którzy pomagają nam funkcjonować na tym jakże niełatwym rynku. Rynku pełnym konkurencji, strzelanin, mordobicia, czyli to, co lubimy najbardziej. Korumpować, przekupywać. Przestaniemy po prostu sprawiać, że roślina, która naprawdę ma bardzo dużo zalet dla ludzi, przestanie być traktowana jako źródło wszelkiego zła. Nie, marihuana jest źródłem wszelkiego dobra i trzeba z tego umieć korzystać i pozwolić ludziom z tego korzystać. Dziękujemy, dziękujemy, że nasze stabilne miejsca pracy będą chronione jeszcze długo. Długo zanim pojawi się nieszczęsna, mordercza legalizacja. Legalizacji mówimy stanowczo nie! Precz z legalizacją, dokładnie. Tylko lewy biznes. Jedyne rzeczy na lewo, jakie robimy, to lewe biznesy. Jedyne rzeczy, jakie na prawo robimy, to na prawo, nie powiem, co robimy, ale wiąże się to z pewnymi płynami ustrojowymi. Brawo! Lejemy na prawo, powiem szczerze. Nie jesteśmy ani z lewicy, ani z prawicy. Jesteśmy po prostu zwykłymi przestępcami, którzy chcemy mieć stabilne miejsca pracy. Chcemy, żeby było tak, jak jest, a nie tak, jak niektórzy chcą. Żeby było legalnie, żeby było normalnie, żeby było opodatkowanie, żeby było bezpiecznie.
żeby nie było w ciemnej bramie. Tak nie chcemy. Chcemy dalej swojego normalnego miejsca pracy. 60 tysięcy milerów, 40 tysięcy przemytników, miliony na lewo wyprowadzane na Kajmany. Tak ma być, tak jest i miejmy nadzieję, że tak będzie. Brawo! To jest bardzo opłacalny biznes? Bardzo opłacalny. Ciężko nam oszacować, bo już ciężko nam liczyć te pieniądze, ale no 8 miliardów, 10, 15 może. Naprawdę potężne pieniądze to są, no ale mogę ci dać trochę. Zdradzę Państwu pewien sekret. Jako były kryminalista z najbardziej zorganizowanej grupy przestępczej, jaka jest, czyli z brygad posłów i posłanek w Sejmie. Tam jest takie tajne wejście dla łapowników i tam jest taka wrzutnia nocna i wrzutnia dzienna na łapówki i projekt ustaw, więc zaraz się tam udamy z naszym projektem sankcjonującym prohibicję, utrzymującym nasze miejsca pracy. Proszę Państwa, dilerka to nie jest łatwy kawałek chleba. Przemyt, stać trzeba na granicach, gdzieś nocą, zimą. To naprawdę jest coś, co warto pielęgnować. Historię narodową przemytnictwa. Planujemy otwarcie muzeum przemytnictwa, muzeum dilerki. Zajmujemy się działalnością w zasadzie kulturalną. Jesteśmy mecenasami sztuki, a traktuje się nas podejrzanie i chce się nam zabrać miejsca pracy. Na to się stanowczo nie zgadzamy. Niech żyje prohibicja! Niech żyje! A co w tej sytuacji z policją? Czy oni mają też co robić? O stary, policję to mam ustawioną. Słuchaj, ja mam codziennie tylu klientów, że wiesz, jak trzeba to nie podeślę kilku gramowców, statystyka się zgadza, ja mam przykrytą dupę. Zaraz po wygłoszeniu naszych jeszcze innych szalonych postulatów udamy się do kasyna, gdzie będziemy mogli przewalać pieniądze podatników zdobyte w ciemnej bramie, to co najbardziej lubimy. Później kupimy jeszcze worek złota i Maybacha dla pewnego polityka. Brawo! Żeby nie marnować pieniędzy podatników na bezsensowne rzeczy, jak właśnie legalizacja, czy jakieś testowanie, czy robienie tego jak trzeba, zaraz się udamy korumpować kogo się da. A dla uczestników tego zebrania z nami będziemy mieli fajną promocję na podlane CBD jakimiś dziwnymi syntetykami, więc zapraszamy po fajne oferty do nas później. Mamy zniżki dla wszystkich Państwa tutaj zebranych. Wpisujemy się również w hasła, nowe hasła rządu i mamy takie hasło dla deweloperów. Trzecia działka gratis! Week. Ech, kurwa, zawinęli, a ja musiałem im przypomnieć, to im kurwa płaci za kosmetyczki ich żony i edukację ich dzieci, kurwa. Dobra mordy, nie dotarłem, ale jak widzicie, protest się udał, z tego co wiem, tego sahajka, ustawa przeszła, ale najważniejsze, ta spierdolona lewicowa ustawa legalizacyjna nie przeszła, dalej możemy robić moje pieniążki, nasze pieniążki, wspólnie zarabiać, nie zmieniajmy czegoś, co dobrze funkcjonuje.